Witam Was w nowej Grand Arenie i jak zwykle, jeżeli ktoś chce oglądać atak, to zapraszam do przesunięcia na osi czasu w odpowiednie miejsce. Moja ranga to obecnie Aurodium, 765 tysięcy lifetime'u, 6 milionów 702 tysiące, no i to będzie ostatnia Grand Arena z dywizji trzeciej, gdyż już przebiłem jej możliwości. I lećmy od razu do pierwszego przeciwnika. A zanim do tego, to może jeszcze tutaj, jakich mam obecnie przeciwników, chyba żaden z nich Polakiem nie jest. A pierwszy to Darth Winters. Nazwy, no tutaj może nie będę czytał, bo jeszcze coś pomylę. W każdym razie nieco większy ma lifetime ode mnie. 6 712 tysięcy, więc tak samo, już dywizja druga. Natomiast jeżeli chodzi o legendy, to są 4, wszystkie z Ultimate'em i Kylo Relic 8, jest też Commander Ahsoka Tano tutaj bardzo wysoko na reliku 7, więc pewnie ją zobaczę w obronie u mojego przeciwnika. Startując od Bounty Hunters, to pierwsza trójka standardowa, reszta dużo słabsza. Z Imperium to co pod Imperatora trochę. Chociaż Pieta nie ma zrobionego i ogólnie Imperial Troopersów, Dark Trooper, jakiś taki dziwny i dziewiąty gear. Z First Order Standard, poza Kylo Relic 8. Z Galactic Republic, trochę klonów, taki szósty, piąty relik. Ki-Adi-Mundi gear, to jest chyba ósmy. Z Jedi jest Bastila Shangir 12, Joli na reliku trzecim. Reszta to standardy, no tylko to co gość ma potrzebne posiada tak naprawdę. Rouchwani tylko jakieś gear 11, chociaż Zety tam im powrzucał jednak. Zobaczmy z Resistance. Tylko tyle co potrzeba standardowo. Separatystów ma dość mało na girze 13, przede wszystkim nie ma Geonosian, Droideki, Kanduku, Newta. No, więc można powiedzieć, że najważniejsze postaci są. Z Sithów to co trzeba posiada. A Sith Empire pierwsza czwórka. Czy jest Razor Crest? Jest Razor Crest, okej. Okay. Zobaczmy teraz w takim razie na boty, co nam powiedzą o tym pojedynku. Może być tutaj dość ciekawie. Przeciwnik się nie wydaje prosty. Poprawę jego statystyki w DSR bocie. I tak, na reliku 5 ma 19 postaci, troszkę więcej. Podobnie mamy na 5. Nieco mniej ma na 7, tyle samo mamy na 8. Zobaczmy, jak to wygląda dalej. Lifetime ma o 2000 mniejszy, więc niewiele. W ofensie ma dużo mniej wygranych. Undersize'ów ma trochę mniej, za to w defie mu się bardzo dużo broni, więc bardzo mocną obronę zapewne wystawia. Banerów ma mniej, pól mniej i rund wyczyszczonych mniej, więc muszę nastawić się pewnie na mocną obronę. Z ma trochę więcej, gear 11 mniej, gear 12 o 2 więcej, gear 13 1 więcej. Modów sześciokropkowych ma mniej. 10 speeda też, 15 tak samo i 20 też. Darth Revana wolniejszego ma, Malaka też. Granat Mirror Throne u niego jest wolniejszy. Nest ma dużo wolniejszą, mniej tenacity. Podobny mniej więcej gear. Bastille Shenfallen ma wolniejszą. Łota Tambora też. Motme też ma wolniejszą. Vadera ma o 1 szybszego, dużo mniej damage'u. Jedi Knight Luke Skywalkera ma trochę szybszego, mniej damage'u. The Armorer u niego postać, no taka licha gear 11 na razie, bo 6 gwiazdek. No i przez to trochę wolniejsza postać. Pieta ma dużo wolniejszego. Commander Ahsoka Tano ma sporo wolniejszą i mniej damage'u. Okej. Okay. Ki-Adi Mundiego mamy obaj niezrobionych. No to co? Galactic Power ma więcej. Mody mam raczej ja lepsze i on nie ma Eternala, ja nie mam Kylosa. Rey ma troszkę szybszą, okej.
Jedi Revana ma trochę szybszego. Najszybsze mody ma na Luku, Skywalkerze, tym Jedi Masterze. Potem Kenobim, Grandmaster Yoda, ciekawe. Jedi Revan i Darth Revan. Zobaczmy, co tam po broni u niego. Widzę, że jest Rey. Jest Padme. I tutaj widać komandera Sokketano, ale wtedy miała Gear 9 u niego, teraz już jest Relic 7. Night Sisters, Kenobi, tylko z Artudito, co ciekawe, i ktoś Eternalem bez problemów to przeciął. Resistance, mix tutaj z Candreli, z Bo-Katan, ciekawe. Grievous z Newtem Gunrayem, dość mocny team. Ale ktoś ładnie przetrącił za 5-9 Jedi. Bardzo ładnie. Motma, First Order, Negocjator i Chimera. W drugiej rundzie First Order, znowu Rey, Padme, Kenobi, Grievous, Resistance, Night Sisters, Motma, znowu Scandrella i to samo na statkach. A w trzeciej rundzie Night Sisters, Geo, Resistance, Padme, tym razem z Artuditu. First Order, ktoś Kylo nie zbił. No, Geonozenami się może zdarzyć. First Order i tyle. I szczególnie warto zerknąć tutaj na drugą rundę, bo tutaj z Jedi Masterem Kenobim wystąpiła już komandera Ahsoka Tano, więc muszę się jej spodziewać, że teraz spotkam. I tutaj daje Jedi Knight Anakina, więc nie wiem, czy mój Eternal sobie da radę. No, jak go zobaczę w obronie, to się zastanowię, czy najlepiej zdjąć, bo możliwe, że zdejmę Rey. Rey w każdym razie jest bardzo mocnymi Jedi, od jakiegoś czasu sobie to trenuje. Różnie wychodzi na arenie, na takie szybkie Commander Ahsoki Tano słabo wychodzi, lepiej na takie wolniejsze. On akurat ma taką wolniejszą, więc podejrzewam, że jest szansa zdjąć. Zobaczymy, co przeciwnik będzie w stanie zrobić. No możliwe, że też będzie w stanie zdjąć, gdyż ma swój ultimate na Jedi Masterze. Jedi Masterze Luku Skywalkerze, gdyż on jest w stanie pociągnąć za sobą Jedi Mastera Kenobiego do piachu. Więc będzie ciekawie. A ja, tak jak mówiłem wcześniej, w poprzedniej Grand Arenie, potrzebuję tylko przeciwników czyścić, ale trzeba to jeszcze zrobić. Więc muszę Jedi Mastera Kenobiego zdjąć. A to będzie niezbyt proste zadanie i całą resztę też, a on daje jednak dość mocną obronę. Więc może to być niezbyt łatwe, ale będę się starać. A jak go jeszcze pokonam, to by dopiero było elegancko. Ale wszystko jeszcze przede mną. Ja obronę mam taką dość też mocną, nie licząc oczywiście Old Republic, Night Sisters i Motmy. To są dość takie składy, które mogą poukradać banery, zresztą już to zrobiły przy poprzednich moich przeciwnikach. No, oby tylko się udało, żeby wyczyścić przeciwnika, jedna wygrana to już na pewno przypieczętuje całość, chociaż myślę, że nawet jak kogoś nie wyczyszczę, to Ficy i tak pomogą, więc raczej Kyber jest dla mnie bez problemów do osiągnięcia. Jak będzie? Zobaczymy, więc zaraz do ataku i zobaczymy, co się tam uda zrobić. Rozpoczynamy walkę. Przeciwnik póki co nie atakował, sam wystawił. Jest Rey, First Orderzy i Padme z Jedi Knight Anakinem i ciekawymi Galactic Republic. Natomiast dolne pole wygląda tak, że jest Jedi Master Luke z Bastilą Lid i Wotan Tamburynem, First Order i Resistance. Polećmy najpierw od tego Jedi Mastera, natomiast zanim jeszcze to zrobię, to ciekawa sprawa, że wstawił właśnie takie coś, a nie Jedi Mastera Kenobiego, chyba że gdzieś dał z tyłu. Będzie wtedy dość ciekawie, ale przynajmniej ze dwa pola powinienem przejść. Zaczniemy tutaj od Eternala, bo on sobie poradzi z tym zdecydowanie najlepiej.
Tutaj nie ma co mnie tak naprawdę zdjąć poza Jedi Masterem, więc zaryzykuję tutaj, pójdę we dwójkę z tym panem i z separatystą. Lepiej byłoby z The Armorer, ale z racji tego, że Wat Tambor szybko zaatakuje, będzie to dla mnie dobre. I myślę, że dam mu ten tag, w którym odradza sobie chyba jednak protection, czy nie? Nie, nie ma tam damage'u. Dam ten ostatni tag. Dobra, ability block shot na początek. No nic, i tak basiców muszę duszę tutaj nastrzelać dużo. Kolejny od Bastili tym razem. Dobra, dawać mi turę, dawać mi turę. Nie ma czasu. Kogo tutaj wziąć? Chyba Bastille. No i teraz będzie nudne granie 3 minuty z basicami Eternala. Chociaż może teraz bym spróbował tak, żeby dać trochę protection Wotowi. Jakbym utrzymał Wota, byłoby super, ale z drugiej strony muszę basici grać, bo mi nie starczy czasu. Więc basic, basic, basic. Zwykłego protection już nie ma, Eternal. Tak samo Bastilka. Dobra, jeszcze 1,5 minuty basiców. Jak będzie bił gdzieś po 50 tysięcy, to znaczy, że jest dobry moment. Na razie jeszcze do tego daleko, 36 póki co. 36 skrytem, oczywiście, jak będzie bił 50 tysięcy skrytem, to będzie ten moment. Okej. Okay. Ach, mieli strasznie dużo tur teraz. Potrzebuję się podleczyć sam, muszę o tym też pamiętać. $42,000. $45,000. Teraz był base kryta. 46, jeszcze trochę. 51, dobra, jeszcze poczekam i tak do 2.30. Dobra, spróbuję tak i w Jodę, bo tak naprawdę Joda tutaj będzie robił największe szkody. I użyję, no nie użyję speciala, dobra. Niech leci ultimate, zobaczymy co się zdarzy. Na razie mam ability block. Na moje drobne nieszczęście. Dobra. Kurczę, podnieśli mi to akurat. Ach. Pięknie. No zobaczymy teraz, czy się przebije przez niego. Niestety krytami nie mogę atakować akurat. 170. 170. Przebiłem się. Elegancko. Więc tu już będzie wygrana kwestia tylko czasu. I ile? 5-9. No, szału nie ma. Szału nie ma. Dobra, lecimy teraz z First Orderami. Tutaj od razu bez większego namysłu Malak leci solo. I nie powinno być jakichkolwiek tutaj trudności. Kwestia tylko znowu czasu. Ostan od Kylo to rzadka rzecz, ale czasami siada. Najpierw może tego Executonera spróbuję. Okej. Dobra. Może Fazma, żeby nie dawała więcej turmeteru im. Ach, znowu stan. Och, Kylo. Coś ty tak z tymi stanami. Dobra, tamtych na razie. No, healing immunity od Kylo, ale i tak drain, żeby przyspieszyć to tylko. Okej. Okay.
Może tego zostawię, bo będę mógł go przynajmniej zdrainować, bo Kylo nie mogę. Och, stan. Rezistował stan Kylos. Świetnie. I drain. Ach, w złym momencie. Za późno zobaczyłem, że healing immunity. Więc tylko 63 zamiast 64. To był drobny błąd, za szybko zagrane. Nic, lecimy teraz tutaj i zastanawiałem się co najlepiej, ale chciałbym w miarę mocne teamy sobie zostawić, dlatego chciałbym geonozjanami tutaj pójść. Nie jestem pewien, czy to pójdzie, od razu powiem. Bo tutaj Finn jest w stanie zrobić ogromną różnicę. No właśnie. No jejku, na szczęście Brood Alpha żyje, a już było tutaj bardzo gorąco. Tak. Na pewno tak. Świetnie. Dobra, to już raczej powinno pójść. Kwestia tylko jest za ile banerów. Dobra, teraz tych weteranów muszę zdjąć, bo na pewno jakimś tu AOE dostanę od nich. Chociaż jest przecież ability block. Tylko go kwestia pilnować. Chociaż oni mają dispel chyba, jak któryś z weteranów padnie. O, trochę mnie weteran poobijał. Kurczę, co jest, nie przebije się przez niego? No to wiadomo. Daze mam na brucie. Nie bardzo się mogę przez weterana Hana przebić. Ach, nawet big hit zabrakło. Ach, będę musiał trafić idealnie chyba big hitem w niego, bo za dużo ma kontr. Chociaż, ach, kryta nie było, no powaga. Oj, oj, oj. Niedobrze, no. Weteran by mnie ojadł. Chociaż tego zbije szybko. No muszę trafić ewidentnie brutem perfect w tego Hana. Bo inaczej go nie zbiję. No ciekawa sytuacja. Żebym nie skończył z timeoutem. To będzie najgorsze. Na pewno tak. Przed expose. No i spadek Exposy, Ability Block, kurczę. Niedobrze, powiedziawszy szczerze. Oj, oj, oj. Aj, blisko, zabrakło, ale teraz się może uda dobić, co? Aj, zabrakło. No heavy damage'a brakuje w niego, no. Ojej. No muszę trafić z Exposem, dobrze. Mogę nie zbiję. O! Jest! Uff, ale słabo będzie banerowo. 50? O! Ajajaj, ale słaby wynik. O, 55 to... Za minimum brałem. Grievous, Motma i smaglerzy. Okej. Dobra. Co najlepiej zagrać na Rey? Jest tylko z rezystansami. No lepiej byłoby Jedi Masterem, bo wtedy Rey mogę zagrać na dół. Na Grievousa. Z tymi sobie poradzę. Seed Empire mogę nawet rzucić. Dobra, to muszę zagrać Jedi Masterem.
Z Jedi Luke'iem na pewno, z Hermitem Jodą, z Old Benem. Może tak, żeby po prostu ktoś był. O, tylko robię sobie wtedy straty. Ja nie pod... Do assist się ktoś przyda. Dobra, Ayla. Zabiorę Aylę do assist. I wszystko w Rey. I assist jak najwięcej Jedi Knight Luke'a w Rey właśnie. Ale jestem niezadowolony, kurczę, z tego, co się zdarzyło na... na tych Geonosianach. Może tak. Luke. Dobra, Rey. Dispel. Nie zdążę chyba przed czym, jak ona będzie mieć ultimate, co? Dobra, no ma damage immunity. Może tak, żeby zwiększyć cooldowny. Teraz już obojętne co. Chociaż tutaj... Czemuż się otantowała? Holdo. Dobra, wszyscy żyją. Tak. Na pewno tak. Special. Dobra, da ultimate, ale Rey bardzo daleko. O, piękny jeszcze strzał dostała. $9999 od Ayli Secure. Przydała się tutaj bardzo. Dobra, wszyscy żyją. Kurde, no będzie mieć zaraz ultimate, ale może zdążę. Może zdążę, co? O, nie zdążyłem, serio? Niedobrze. Bo mi kogoś na pewno zdejmie, a może była szansa, że wszyscy, że przeżyją tutaj wszyscy. Tak to niestety nie, ale niewiele zabrakło. O, dwie postaci zdjęte. Ajajaj. Można było z tego na pewno więcej banerów wyciągnąć. Szkoda. Dobra, cyk. Może BB-8. Spadł na strzał. Dobra. Na razie w Rey trafiam. Teraz to wiadomo. Dobra, jest damage immunity. Róbmy tak, może odzyskać ile się da. Ile się da. Basic. Basic. Stany. Zik. Już niewiele, ale jeszcze ciągle brakuje. No dobrze, że jest książka na pół. Dobra, są pełni wszyscy. 5-4. No, coś tam z tego uratowałem, trzeba powiedzieć. Dobra, Padme myślę, że się nie będę raczej bać. Na pewno tutaj Rey i nie ma z tego rezygnacji jakichkolwiek. Rey tu musi iść i koniec. Dobra, cyk. Troszkę Rey od
Odbiorę banerów, odzyskam bardziej, no bo trzeba by powiedzieć. Dobra. Healing immunity od Grievousa, no wpadło właśnie. Chciałem powiedzieć, że nie ma, a właśnie wpadło. No nie mam wiele możliwości. Dobra, bo mnie zjedzą, muszę zrobić tak. Ultimate w następnej turze odpalę, obym przeżył. Dawaj Ray! Dawaj Ray! Nie tym razem. O, ale niewiele zabrakło. Ale niewiele zabrakło, żeby Ray dała radę. No i pierwsza wtopa Ray. Ciężko to będzie teraz dobić. Bardzo ciężko to teraz będzie dobić. Dobra, najpierw pójdę Resistance i Jedi, bo to wiem, że chcę zrobić. Tu Resistance. No jakbym zdjął IG-ka i tak by to nic nie zmieniło, i tak bym przegrał. Zdjęli Rey. Rzadka rzecz. No i w ogóle gość gra na dwa tanki. Pięknie. Ale że mi Rey dali radę zdjąć. No, rzadka. Rzadka rzecz. Poszli w nią full. Może będę dawał Rey jak najwięcej tur. Ach, okej. Okay. Myślałem, że troszkę braknie. Stąd target był taki, a nie inny. No nic. Healing immunity. Jedna tura i będzie Eliminated Destiny. Dzięki temu troszeczkę odzyskam banerów. Dobrze. 5-7. Szału nie ma. Ani trochę. Zobaczymy, co się tutaj zdarzy. Czy moi Jedi podołają? Padnę. Nie ma. Ahsoki Tano, więc raczej bez problemu. Mark od razu. No przyoszczędzę sobie Revana, bo nie mam Malaka. A ja, no to jest problem, bo z Malakiem bym Grievousa zdjął, a bez Malaka może być piekielnie ciężko. Możliwe, że będę potrzebował na 3 razy nawet Grievousa zdjąć. Swoimi Jedi nie chciałem atakować, mam ze słabych, żeby iść Grievousa. Dobra, na pewno teraz padnę. Basic. Basic. Dispel. Wszedł nawet stan. Taka rzecz. Basic. Okej. Okay. Teraz kwestia odzyskiwania banerów, ile się da. Dobra, Artuditu na pewno. Ezra. Dobra, został tylko Mace Windu. Stan. No nie mam wielkiego wyboru, więc może być Mark. 5-9. Okej. Okay. Dobra. Zostały statki. Co na statkach? Negocjator Akbar. W porządku. Dobra, muszę się zastanowić, co z tym Grievousem zrobić. Bo jego będzie ciężko zdjąć.
Padme zagram. Padme, Gaz, te dwa klony i Artudito, żeby dał helfa. Tylko pytanie, czy Padme lider, czy Gaz? E, 50% helfa więcej, to Padme. No, oby się udało. Zdjął cich. Zobaczymy. Nie będę zaprzątał sobie głowy miutem. Jego zdejmę na koniec. No, Hartudy tu już jest prawie martwy. Teraz się Padme ruszy. Git. Special, bo i tak Isaac teraz spadnie. No, mój Artudito raczej do piachu. Okej. Stał B1, Grievous. Grievous ma full health, a nie zdejmę go gasem. B1. Extortion. Może stan? Czasem siada. Wszyscy żyją, co jest dość ciekawe. Grievous, który nic nie robi, bo miał stan. Dostał drugi stan, elegancko. No tak, stan ten akurat sobie zdispelował. No dobra. Wszyscy full health. Jeden plus z tego. Jest 35 banerów tylko. Szkoda. Dobra. Mamy modne. Nie ma złotych modów Bix. Bardzo wolny. Wedge też wolny. Dobra, to tylko triumvirat. Tylko i wyłącznie. Powinno tyle wystarczyć. No mój przeciwnik ma Jedi Mastera Kenobiego w ataku. Powinien mojego w mirrorze zjeść. Poza tym z mocnych teamów ma wszystko. No mogę tą Grand Arenę przegrać, powiedziawszy szczerze. Bo wątpię, że mu mirror Ahsoki nie siądzie. Bo akurat granie mirrorów, jeżeli po jednej i drugiej stronie jest Ahsoka, nie jest trudne. Dwie legendy ma w ataku, druga to jest SLKR. Więc też przód powinien przejść. No podejrzewam, że raczej tą Grand Arenę przegram, szczerze powiedziawszy. No, w praktyce jak będzie, to się jeszcze zobaczy. Ale raczej przepowiadam sobie przegraną. Co tak dużo turmetera mieli? To, żeby przebić turę, bo teraz będę mógł chyba motmę z nim, co? No, super. Dobra, więc ta trójca sobie da radę. Hej, kończymy Chiruta. No i nie ma na co czekać, trzeba kończyć Baze'a, bo i tak już żadnych banerów więcej nie odrobię. I koniec. Ile? 5-9. Może być. Dobra. Ostatnia walka na lądzie, więc nie ma co myśleć. Seed Empire. Z drugiej strony mam Vadera. Vader chyba jednak, bo jest możliwość, że zrobię czystą 60. Pan Vader jest... Gdzie jest Vader? Tu. Dobra, zobaczymy. Może 360 siądzie. Enfys by się przydało zdjąć. Kira nie ma znaczenia żadnego.
Dobra, od razu strzelą. Celny. Też celny strzał. Może być. Strzał. Niezbyt celny. Fracture, żeby nie uderzył z AOE. Stanniki może siądą. Wiadomo, że Quill nie może dostać stanika. Znaczy stana, powinien powiedzieć. Nie tak brzydko. Super. Super. No i będzie 360, co by nie było. Fajny odgłos tego Beskar Armoru. Okej, okay, elegancko. 60 jest. Statki. Jest tam negocjator. Trzeba będzie przez niego przejść. Co jest w pierwszej linii? Dobra, stary standard. Dobra, bo nowym się gra z, na arenie Tie Boomerem. Dobra, i Lando. Tak. Gdzie pan Lando jest? Świetnie. Lecim. I oby poszło bez problemów. Negocjator. Odałe zaczyna. Okej. Vulture jak zawsze nie ma. Dobra, Dispel Daisa i dodanie mu bateryjki. Dispel tej bateryjki. Stan. AOE. Co przyleci? Fives, czyli tak jakby miał 0 tanków. 99% przylotów to są tanki. Spy. Traf pan w Anakina. Ach, przyleciałem Soldierem. Trudno, zdarza się. Większego to znaczenia nie będzie mieć, jeżeli Hiena trafi. Dobrze. Dobra. Ooo, nalot jeszcze. O. Ajajajajaj. Nie jest dobrze. Kończko, co? Uff. Soldier jeszcze zasystował, to dużo pomogło. No, ten błąd, że spaja nie wziąłem, to trochę bolesny może być. Za szybko przeklikane. Chyba basic. Oj, Vulture! No nie robi się takich rzeczy, że nie zasystował. Znowu nie zasystował. Oh. No bez jaj, Vulture. Dwa razy jeszcze nie zasystował i po Hienie. Oj, chyba tą walkę przegram. Ajajaj. Ten Y-Wing już go powinno dawno temu nie być. I znowu nie ma asysty Vulture'a. No co się dzieje? Oj, 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 no potrzebuję teraz ultimate'a. Jest. No dobra. Dobra, kończmy to. Z racji bombek atakuje tu. No nie ma asyst, co jest? Zero asyst jest. O! Pięć razy pod rząd nie było asyst, to są jakieś jaja. No Lando, może uratujesz mi sytuację, please. Oj, twardy. O. Twardy jak skała Fives, na szczęście spada. Na pewno tak. Cóż przyleci? Ahsoka. Okej, okay. Jej się spodziewałem. Nie trafili w nią, co? Ole, ta walka kijowo się ułożyła. Wiem, że jeden błąd zrobiłem, ale uff. O, po Lando. Daisa, którego ściągam, żeby asysty siadły.
50. Dobrze, że chociaż za pierwszym razem poszło, bo walka się co najmniej, można powiedzieć, nie użyła. Nie dość, że jest ciepły dzień, to jeszcze gra mnie tutaj podnosi ciśnienie. Zobaczymy, co będzie tutaj. Bo tutaj też może być różnie. No ale 50 przy pierwszej walce na statkach to jest bardzo ogromna strata baneru. Och, jeszcze początek jak zwykle piękny. Na szczęście szybciej był mój negocjator. No ale już się przebili. O kurcze, i po Wingu, który nie zrobił nic. Dobra, na pewno tak. No nie jest dobrze. Na pewno klon, który powinien mi tutaj, powiedzmy, przedłużyć trochę walkę. Ale nie wygląda ta walka ani trochę dobrze. Dobra. Trochę Wailora sobie dodam teraz. Dobrze, że Anakin jest schowany. Tylko teraz się odkryje. No chociaż na szczęście klon w sierżant w idealnym momencie się ruszył. Okej. Okay. Na pewno Plo. Daleko wygląda ta walka tego, żeby było dobrze. Och, jeszcze przetrwał. Ściągnął mi jeszcze oczywiście protection całe. Teraz będą naparzać na pewno w Anakina, co? Chociaż mogę coś takiego zrobić. To Plokun teraz pomógł. No coś tego sierżanta atakują mocno. Chyba zrobię tak. Łatwo się przez klonę przebili. Wedge, okej. Okay. Raczej asysty. Bo zbiją od razu, a Soka z przylotu niewiele mi pomoże. I koniec walki. Ale tu 60 to chyba max, co? A, 58. Uff. Słabo. Słabo statki poszły dzisiaj. Ale się udało wyczyścić. To był plan minimum z minimum. 2430 to nie jest ani dobra, ani trochę dobra ilość banerów, niestety. Więc jak przeciwnik mnie szczyści, to prawdopodobnie wygra. Co nie ma tutaj co dużo mówić. Czy mu się to uda? Ma ku temu dużą szansę. No. Jeżeli przejdzie, to wydaje mi się, że wygra. Jak będzie, no zobaczymy za chwilę. Nie ma co tutaj dłużej dumać. Okej, okay, przeciwnik mój grał. Oczywiście jest przegrana, tak jak myślałem. I wszystko spadło na raz. I świetny wynik uzyskał. 2485 banerów aż. Więc naprawdę, naprawdę ładnie się przyłożył do walk. I no, trzeba będzie ewentualnie zmieniać swoją obronę, tak jak i on. Nie bał się tutaj Mastera zagrać i zabrać go sobie do ataku. Ale nic, plan minimum u mnie przynajmniej jest. Kolejny przeciwnik to Omega Foxfire. 698 tysięcy lifetime'u. 6349 tysięcy, jeżeli chodzi o Galactic Power. I zobaczmy, jakie ma legendy. 3, z czego 2 z Ultimate'em. Chyba rzadko areny gra, bo z Eternalem jednak da się przebić troszkę wyżej niż to, co on tutaj prezentuje na tą chwilę. Ale zobaczmy, co nas bardziej interesuje, jeżeli chodzi o Grand Arenę.
Z Bounty Hunters trójka zrobiona, chociaż dziwnie się ułożyło. Zwykłe mam jak zawsze sortowanie, ale nic, nie będę tu może wchodził w szczegóły. Zobaczmy co z Imperium. Wow, bogate Imperium ma gość, naprawdę bardzo bogate Imperium, ktoś je naprawdę lubi. Między innymi Stormtrooper i Magma Trooper na relikach, więc bardzo ładnie to wygląda, przynajmniej jeżeli chodzi o tą część. Relik 7 na Sith Trooperze jest, więc będzie mnie straszył pewnie w obronie. Z Galactic Republic też ma bardzo dużo postaci, chociaż wszystkie są akurat potrzebne. Zaskakuje troszeczkę Ahsoka Tano na Relic 7. W każdym razie Jedi Mastera pewnie będzie niedługo robił, gdyż Grandmaster Yoda Relic 8 ma. Patrząc na Jedi, trochę relików tutaj też jest. Bastila i Jolly też mają, Barris Gear 12, no ale Mace Windu nie ma, więc jeszcze daleko dość ma do Jedi Mastera. Night Sisterki ma ładnie na relikach porobione. Czy The Armorer? Nie zrobiona postać. Rebelianci? To co potrzeba to jest i tyle. Daleko do Rey. Sithu, skoro już kliknąłem, to przejrzę. Jest Triumvirat zrobiony. A resztę to co trzeba. Separatystów. Droidy są ładnie porobione, za to Geonosjanie słabo. Ciekawe, że chociażby Newta Gunraya ma ładnie na relikach, a Brudalfę nie, jednak Brudalfa jest dużo bardziej ważniejszy, moim zdaniem. Seed Empire ma ładnie zrobionych. I najważniejszy statek, tak bardziej z ciekawości, 5 gwiazdek i Gear 8 na Beskarze. Dobra, zobaczmy boty, co nam pokażą. Jest, już się wyświetliło po prawej stronie mojego przeciwnika statystyki. I tak, aż 24 postacie ma na reliku trzecim. Na reliku piątym już ma mniej troszkę niż ja. Na reliku siódmym też mniej. Na reliku ósmym 4 postacie. Dwie legendy, Yoda i Kenobi, bo dobrze pamiętam. Lifetime ma sporo mniejszy, w ofensie mniej się mu broni, undersize'ów ma dużo mniej, za to w obronie mu się broni dość dużo, więc pewnie za dwie legendy zobaczę w obronie. Chociaż na Jedi Masterze Luke'u Ultimate'a nie ma. Ciekawe, co wystawi. Z za to ma mniej. Gear 11 ma tylko 9 postaci. Wow. Gear 12 ma mniej. Gear 13 ma nieco więcej. Modów sześciokropkowych ma sporo więcej. 10 speeda nieco mniej. 15 speeda ma więcej. 20 też. Darth Revana ma nieco szybszego. Malaka ma wolniejszego, ale Tenacity dużo. Grand Admiral Thrawn u niego szybszy. Nest ma trochę szybszą, więcej, dużo damage'u. Relic aż 7 ma na niej, ładnie. I Tenacity ma więcej. Bastila Shenfallen, u niego wolniejsza. Wot Tambor wolniejszy, Mon Mothma wolniejsza. Vader trochę szybszy, ale mniej damage'u. Jedi Knight Luke ma szybszego, więcej damage'u. The Armorer u niego postać niezrobiona. Pieta ma o 1 wolniejszego. Commander Ahsoki Tano nie posiada, Kiadi Mundiego nie ma zrobionego. Dobra, zerknijmy. Otrot bot. I po prawej przeciwnika mojego statystyki. Mody ma raczej lepsze, więcej ma relików. Galactic Power za to ma sporo mniej. Ma 3 legendy. Ja mam 4, więc mam potencjalnie przewagę dość dużą. Jedi Revana ma trochę szybszego, Brudalfę ma słabszego. Najszybsze mody ma na Jedi Masterze Luke'u, Seed Eternalu i Jedi Knight Revanie. A następna dwójka to ciekawe, bo Gideon, a Revan to raczej już standard. Zobaczmy, co on w obronie wystawia. Jest Mothma, są First Orderzy i Geonosjanami ktoś próbował i nie poszło.
Tylko Brood Alpha tutaj z tego co widzę był Gear 12, no zresztą tutaj ładniej to widać. Sunfuck Relic, Spy Relic, Soldier Relic, a nie dali rady, ciekawe. I wyszedł z walki, poprawił ktoś Grievesem. Grievous. No ładny team Imperial Troopersów, czy Imperial Remnant chyba powinienem powiedzieć. Poza Starkiem chyba wszyscy są Imperial Remnant, ale ktoś Jediem pięknie to przeciął. Darth Revan, Bosk, First Order kolejni, Night Sisters i Brood Alpha. Czyli raczej Legend nie wystawia w obronie, co ciekawe. Ale tu gość go wymęczył. Nie wymęczył, on wygrał. Piękny wynik, 2497. O kurde, takiego to jeszcze nie widziałem, powiem szczerze. Imperial Troopersi na Seed Empire. No chciałbym takich Imperial Troopersów mieć, bo widać, że z Revana zmietli za 60 banerów, no nieźle. Grievous, Gideonek, First Order i co nie dało rady? Resistance nie dali rady. Ale w sumie taki kijowy skład, bo ta dwójka jest tutaj taka sobie, w ostatniej walce jak widzieliście, no u mnie z rezystansami poszło słabo. No będę musiał uważać. Motma, Night Sisters. Znaczy nie, Night Sisters są tutaj. Geonosianie, First Orderzy. Bosk, o kurcze. Jedi Master Kenobi w ataku. No nieźle, to się nie dziwię, że goś tak ciśnie. I co? Znowu... O nie, zmiana. Separatyści. Tych nie widziałem. Coś zmiksował. Grievous. First Order. Bosk. Motma. Seed Empire. I tutaj widzę, że Eternal. No ja bym grał solo. Po co mi Wot Tambor? Old Republic. Shakti z klonami. I Hux. O, ktoś na statkach padł. Co to za statki? TIE Advance, Fighter, Boomer. No takie coś? First Orderzy nie dali rady? Ciekawież to. Zobaczmy jak w ataku gra. Commander Ahsoka Tano. Ale przecięte przez Eternal. A w sumie mnie to nie dziwi, jak ktoś nie miał oprócz Commander Ahsoki Tano jakiegoś atakera dobrego, to przez to nie poszło. Dwie legendy jakiś mu gość wystawił. No to nie dziwię się, że gość poszedł full attack. Też bym chyba poszedł full attack, gdybym widział takie pierwsze pole u przeciwnika. O, a jeszcze Grievous, no. Gościu mu rzeźnickie naprawdę wymagania tutaj postawił. Ja bym się wkurzył taką obronę widząc. No ale nic, ustawię swoją szybko. A ustawię to samo co poprzednio. Bo tutaj jestem przekonany, że jednak on sobie Eternalem na mój skład prawdopodobnie nie poradzi. Z tego względu, że ja jednak daję dwóch atakerów. Commander Ahsoka Tano i Jedi Knight Anakina, którzy są w stanie obronić się przed Eternalem. Ten statek. I z tego względu wydaje mi się, że może nie przejść. No bo pewnie weźmie trzy legendy do ataku. Zobaczymy co to wyniknie z tego pojedynku. Statki są gotowe. Zostają tylko pola na ziemi do wypełnienia szybko. I będzie taka sama taktyka jak ostatnio. Nie będę tutaj ukrywał. Dopiero przy następnej Grand Arenie i tak będę zmuszony do zmian, bo będę w dywizji drugiej. A do tego, z tego co widzę, no będzie jednak dobra ta taktyka na miksowanie składów w obronie i w ataku, żeby zaskoczyć przeciwnika, bo ten poprzedni to mnie zjadł z tego powodu, że dokładnie wiedział co ja będę grał i się dobrze na to, bardzo dobrze nawet przygotował. Przez to przegrałem tą poprzednią Grand Arenę, mi się wydaje. Przód jest, został tył.
postaci Jedi Masterka. Ciekawy jestem, czy się Anakin obroni. Gus na pewno by się obronił, ale Jedi Knight Anakin myślę, że też jest w stanie się obronić przed Eternalem. Dobra, jeszcze... Jeszcze jeden chyba skład. Tak. 1010 banerów jest. Zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie w ataku. A tak, trzeba zacząć, ale będzie on o tyle ciekawy, co zaraz zobaczycie, że obrona jest arcy ciekawa. Chyba gość ustawił swoje najsłabsze jednostki, jakie tylko posiada do obrony. Ciekawe dlaczego, on nie ma tak mało lifetime'u, żeby robić takie rzeczy, chyba że jakiś jego protest przeciwko Jedi Masterowi Kenobiemu. Z racji tego, że ja go posiadam, a on nie, i do tego jeszcze gość ma mniej legendu jedną ode mnie, więc no nie jest najlepszy dla niego mecz, ani trochę. Tej szans na wygraną miał minimalną ilość, znaczy minimalną możliwość. Z racji tego będzie można sobie porobić fity. Pewnie dla was będzie nudna ta gra Andareny, jak nie wiem. Ja sobie robię zrzut ekranu i będę próbował sobie te pizzy porobić, bo jest szansa i fajnie, bo ten Death Trooper dobrze, czy to się nazywa chyba Dark Trooper, nie Death Trooper, Dark Trooper, tak, zapominam tych trooperków. To co, powalczyć trzeba i przynajmniej zobaczyć co na dole, bo może z tyłu ma coś dużo lepszego. Zacznę od tego Daring Plan, co był na samym dole, w którym muszę zagrać składem. Chyba wszyscy są w Bounty Hunters? Nie, niektórzy będą Skandrele. Skandrel. I tak, The Mandalorian. To jest pan Mandalorian. Cara Dune. Griff Karga. IG-11. I Quill. To jest ta piątka. Nie mam na nich nawet modów. Ale to nie będzie mieć raczej znaczenia. Spróbujemy zrobić, co się tutaj da. Może najpierw tak. Czy IG ma w tym drugim ficie zadawać obrażenia? No nie, ale akurat jego tura. Za to Cara Dune ma, więc ałe. I Cara Dune ma liczone 4 postacie. 60 banerów na start. Okej, zobaczmy jak ten fit wygląda. Jeden. To jest Beskar Armor. Nie doczytałem w nawiasie, że to jest Beskar Armor. No to był błąd, bo mogłem ten fit zrobić. Ale nie ma on większego dla mnie znaczenia i tak. Bardziej ten mnie interesuje. Nie zauważyłem głupiego nawiasu. No nic. Dobra, dwa składy zostały. Dobra, to ten drugi, gdzie jest Dark Trooper. Gideon. Chyba niezrobionego, co? Tak, to nie. Beskar Armor też niezrobiony, bo Katan jest w obronie, Cara Dune poszła, Boba Fett. Boba Fett, dobra, biorę go solo. Powinien dać tu radę. Spokojnie. Poszło za 64, więc elegancko. Dobra. Jest fit, ale nie ten, który mi zależy na tym. Dobra, 18 na 24. To jeszcze 6 postaci. Dobra. Dalej jest tak. Gideon, no to nie mam. Cara Dune już poszła. Bokan tam w obronie. Nie bardzo mam kim zrobić. Bo został Mandalorian, Jedi Knight, Luke Skywalker. No to Jedi Knight, Luke, spoko. Ale blisko.
Mandaloriana nie mam, Bo-Katan niestety w obronie, Kara poszła, bo poszedł, Moff Gideon jest za słaby, Dark Trooper u mnie też jest za słaby. A, to zostaje mi tylko Jedi Knight Luke. Jednej postaci mi zabraknie. Chociaż oni są level pierwszy. Jakby tak dać na siłę Gideona i Dark Troopera i jakieś tanki. Ten niespecjalnie. Takie, które stoją na starcie. A jakby coś, to będą mi w stanie pomóc. O, Sith Trooper może być. Gorzej, że Sith Trooper się ruszy pierwszy z Short Trooperem. Ale Short Trooper nie zrobi nic, a Sith Trooperem zaatakuje Basiciem. Może coś z tego będzie. Na pewno tak. O, poważnie? No nie da rady niestety. Chociaż Gideon, zobaczmy Gideon. O, słabo. Ciekawe, że tak walczę postaciami, które mają pierwszy level. Och, prawie. Prawie ta spadnie, no. Dawaj, Gideon. Dzięki. Ty się tak boisz. No. Och, kurczę. Nie udało się. 6-1. No dobra, zobaczmy co z tyłu. Też słabe postaci. Dobra, no to rzućmy tego Jedi Knight Luke'a Skywalkera. Najwyżej zrobię ten wpic w następnej walce. Powinno być na to miejsce. Tak. No, i została Ahsoka. Dobra. Jak to wygląda? No właśnie, jednej postaci mi zabrakło. Kurczę, pech. Ale nie jest, na pewno Jedi Knight Luke'iem w następnej walce będę grał, więc nic tutaj złego nie będzie. Dobra. No to co, trzeba jakoś tą górę zbić. A niech będzie Rey. Użyję swoich legend superanckich. Tutaj tylko basiki. Bo i tak się nie ruszą. Chociaż się ruszyli. Zaliczy mi za full? Jest full, dobrze. Co dalej? Super Eternal teraz. Do walki. Nawet jedna postać się nie ruszyła. Nieźle. Nieźle, nieźle. Ciekawe co na statkach stawi. Kolejne łatwe banery. A na statkach? No, Windu i Tarkin. W porządku. Bez reinforców to. Dobra, teraz tak. Gaz. Gazem tutaj ściągnę wszystkich. Okej, okay. I zostaje ostatni team, tutaj Revan powinien zakończyć szybko rozgrywkę. Pioruny wybuchły, 6-4 jest.
Dobra, no to statki. Wszystkie są słabe. Więc Galactic Republic. I ostatni statek jaki dać? Może Rex potrafi protection trochę odzyskać. Nie popatrzę sobie, który statek najmocniejszy, ale może będzie tutaj widać. Nie, no tylko twarze przecież są. No nic, spróbujmy scavengerkę. No przetrwała nawet. Dobra. I rekord na statkach, 70 banerów. Tyle jeszcze na statkach nie widziałem. 69 mi się chyba max udało do tej pory. I separatyści. I będzie koniec walki. Koniec męczarni dzisiejszy. A Orhi chyba skończy, co? A, Sith Trooper przetrwał. A w środku Sith Assassinka. No tu chyba 70 banerów nie będzie. A nie, będzie, bo to był Vulture dodatkowy z Summon, więc się nie liczył do końcowego wyniku. A, 2535 banerów, to jest mój wynik. Takiego wyniku nigdy nie miałem oczywiście. Cóż, dywizja trzecia jest od niedawna po nowemu. No tutaj ewidentnie wygrana. Ciekawe, czy przeciwnik będzie grał, a pokażę wam to dosłownie za chwilę. Więc z przeciwnikiem poprzednim oczywiście udało się wygrać. Zagrał i zniszczył wszystko na raz. I ładny wynik, 2474. Wiadomo, że to nie starczyło do tego, co miałem ja. Ciekawe, czym zbił mojego Jedi Mastera Kenobiego, ale prawdopodobnie swoim Jedi Master Luke'iem. Za pierwszym razem to spadło. Później z ciekawości zobaczę sobie na svgoch.gg, bo on Ultimate'a na swoim jednak nie ma, więc mogło być ciężko. Może jednak poszło z Eternalem. W każdym razie, jak widać, już Kyber jest bliski, tylko wystawia tą obronę i Kyber już będzie, więc tutaj zagram sobie na spokojnie, a przeciwnik się trafił bardzo ciężki, bo aż 870 tysięcy lifetime'u, ale przegrał teraz raz, więc coś słabo poszło. A z kim mógł przegrać? Z tym, co ja, gościem, albo z Bruno Skywalkerem, który ma też sporo, bo 831 tysięcy lifetime'u. Widzę, że walczy o Kyber. No ciekawe, czy gość już wystawił obronę, czy jeszcze nie, bo jak nie, no to będzie miał tutaj ciężkie zadanie, żeby zrobić, ale to już nie mój problem. Zobaczmy, kogo mam ja. 6365 tysięcy, widzę, że Jedi Master Kenobi już jest i Ahsoka też. Cztery legendy w sumie, więc ubity kolejny gość z ubitym Galactic Power strasznie mocno. I cóż, Bad Batch trochę tam coś podbite ma. Bounty Hunters, no właśnie, Bosk mega słaby z Imperium. No to co pod Eternala potrzebne, reszta dużo słabiej. Z First Order jest Kylo Relig 8, reszta to co do niego musi być, nic ponadto. Z Galactic Republic, no całkiem sporo ma, jest też Cody i Klon Sierżant, więc to co pod Jedi Masterów, jednego i drugiego, a reszta dużo słabiej. Ki-Adi Mudi Gili 11, 4 gwiazdki tylko, więc słabą ma gildię, ale sam gość na Grand Arenie ciśnie bardzo mocno. Z Jedi to co widoczne, Bastila żeli słabo, reszta całkiem ok, ale dół strasznie niskie giry. Night Sisters tylko pierwsza dwójka, reszta giry 11, aż ciekawe. Z Rebelii to co widać, to co potrzebne do legendy. Z Resistance jest Rey, a reszta standardowe reliki. Z Separatyści, u słabych ma strasznie Geonosian.
łącznie z Blood Alphon. Ciekawe, czy on Łota Tambora robi. Nie no, chyba robi, bo... O, wybaczcie, uderzenie. Łot Tambor jest na Reliku 7, więc chyba robi, ale Akleja na pewno tym nie zrobi, więc trochę w plecy, jeżeli chodzi o walutę za Territory Battle. Seatów ma bardzo dużo, tylko nie ma Savage'a i Sida Sosinki na relikach, reszta cała jest, łącznie z Triumviratem między innymi. Seed Empire, no Haka nie ma zrobionego, reszta cała jest. Zerknę może statki, ciekawe czy tym co posiada jest w stanie Razor Cresta, jest, 6 gwiazdek ma, więc spokojnie pewnie czerwone skrzynki robił. Dobra, zobaczmy co nam boty powiedzą o tym pojedynku, po prawej przeciwnika statystyki. Tylko coś to się dziwnie ułożyło, bo troszkę niżej statystyki jego, ale nic, polećmy od góry. Pieta ma szybszego niż mój, Commander Asoketano za to ma troszkę wolniejszą, mniej damage'u. Kiady Mundiego, no, gear 11, więc niewiele można o nim powiedzieć. I zobaczmy reliki. Na tierze trzecim ma dwie postaci więcej, na piątym też o dwie. Na siódmym za to ma troszkę mniej, na tierze ósmym mamy tyle samo. Zobaczmy statystyki z Grand Areny. Lifetime'owo masz prawie 100 tysięcy więcej ode mnie, więc dużo gość naprawdę ma wygranych. W ofensie ma podobną ilość za to wygranych, co ciekawe. Undersize'ów ma dużo więcej. Ładnie mu idzie. W defie mu się broni dużo więcej jednak. Bannerów ma więcej. Pól ma przejętych więcej i rund wyczyszczonych aż 200. Ładny wynik. Roster Z ma mniej. Gear 11 ma mniej. Gear 12. Wow, ale 7 postaci strasznie malutko. Za to Gear 13 ma trochę więcej. Modów 6-korbkowych ma mniej. 10 speeda mniej. 15 mniej i 20 za to ma więcej. Darth Revana ma nieco szybszego, Malaka ma, no powiedzmy, że podobnego, ale jeden speed w Mirrorze ma duże znaczenie. Grand Admiral Thrawn jego jest szybszy, Nest ma dużo wolniejszą, tylko gear 11, więc taka pomimo 130% na speed jest zdmuchiwana. Bastila Shanfallen ma nieco szybszą, Łota Tambora ma dużo szybszego, Motme ma no niezrobioną, Vadera ma no, podobnego do mojego, nieco więcej damage'u. Jedi Knight Luke'a ma wolniejszego, ale dużo więcej damage'u. The Armorer u niego, postać w sumie niezrobiona. Chociaż no ten Gear 8, no gdzieś w offie może spróbować nim grać. I wygląda to tak, że no przeciwnik powinien pewnie ze mną wygrać, a jak będzie w praktyce to się zobaczy. Mody mam raczej ja lepsze, chociaż te najszybsze ma nieco ich więcej. Więcej ma relików. I cóż, nie ma Jedi Mastera, Luka, za to ja nie mam SLKR-a. Zobaczmy, Jedi Revan u niego szybszy. Najszybsze mody ma na Eternalu, Jedi Master Kenobi, Bastila Shanfallen, Resistance Hero Finn, ciekawe, i Darth Malak. No i co ważniejsze, zobaczmy obronę. Jest Rey. Ktoś próbował Vaderem i nie dał rady. 0-0 to albo wyszedł, albo mu się gra zawiesiła. Musiał poprawiać SLKR-em. Jest Shakti z klonami. Newt Gun, Rey i widzę, że Imperial Troopersi sobie nie dali rady z Jango Fettem. 5 minut 7 sekund. O, czyli timeout był. Najgorsza sytuacja. I dobić próbował Nest. Nest nie dała rady. No. Cóż, w sumie mnie to nie do końca dziwi. Musiał poprawić czymś mocniejszym. Wow. Padme, co ciekawe, z klonami i z Qui-Gon Jinnem. Resistance, ale taki mocno słaby team. CLS, Grievous, Mother Talzin, Phasma. Czyli wygląda na to, że albo ma Jedi Mastera od niedawna, albo bierze go do ataku. W sumie zobaczmy może jego atak. Eternal Kylo, czyli dwie solówki gościu robi. Imperial Troopersi, Treya, Vader. No strasznie undersize ładnie gościu robi, naprawdę. Bardzo ładnie. No i Jedi Mastera Kenobiego z Osoką bierze gość na atak. Ciekawy team, ktoś spadnie.
z Jedi Masterem dał, ale to na ten team nic nie robi. No czyli szkoda, ale bierze do ataku Jedi Masterka. No i solówki ładne robi gość Kylo Rena, bo ma fajnie zrobionego oczywiście jak większość na Reliku 7 do takich Old Republic zmiata. No gość dobrze gra, raczej z nim bez problemów przegram. Chociaż chciałbym, żeby Jedi Mastera Kenobiego zostawił w obronie, ale pewnie tak nie zrobi. I mnie z undersize'ów wyciśnie. O, cały czas raczej takie same teamy. Night Sisters ma mega słabych, ale ludzie grają w ADR-em na przykład. Chociaż może sam tak zagram, jeszcze nie wiadomo. Ale podejrzewam, że z tym gościem przegram, bo on mnie ładnie z undersize'ów wyciśnie. A Jedi Mastera weźmie sobie po prostu do ataku i tyle z tego będzie. Ale gram to samo, bo jeżeli by zagrał gość Jedi Masterem w obronie, to ja bym się nawet z tego ucieszył, bo bym sobie potrenował kontrę, którą na arenie sobie trenuję, chociaż nie jest ona super i jeszcze muszę wiele meczy nią chyba rozegrać, ale to już szczegóły. Jak zagrać z Pistanem? Pistanem raczej. W pierwszej linii zobaczymy, jak pójdzie. I standardowa obrona. Zaraz gdzieś ten Kyber powinien wlecieć. Okej, jeszcze brakuje. Och, kupiłem Czubakę zamiast skład. Okej, jeszcze kilka składów do tego. No to góra. Kloniki. Jeszcze chyba dwa składy brakują. Jest Kyber. Więc plan maksimum, że tak powiem, zrobiony. Kyber wbity, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony. Teraz będzie mnie czekać dywizja druga, więc będzie dużo, dużo inaczej na pewno. O, będzie też trudno, bo sporo składów będzie musiało iść do obrony i też sporo składów oczywiście do ataku. Ale następna Grand Arena to chyba 3v3. A tam jednak są zupełnie inne reguły gry. Ale będę musiał sobie składy oczywiście do tego przygotować. I ostatni zespół Old Republic. I składy w obronie wystawione. Zaraz zobaczymy, co się uda z tego sklecić w ataku. Lecimy z walką. Przeciwnik póki co jeszcze nie atakował. Hasan wystawił. Newta z separatystami i Royal Guardem. Night Sisters, First Order. A wolne pole to Krzaka z klonami, Padme i Sith Empire. Z racji tego, że już Kyber mam, to zresztą widać tutaj po portrecie, spróbuję potestować. I przede wszystkim tutaj chcę zagrać Sith Eternalem, ale tutaj są dwa tanki. Jest Sith Empire Trooper i jest Malak i przez to może być dość ciężko, ponieważ Linka będzie musiała pójść w Sith Empire Troopera. I przez to może się strasznie wolno napełniać i może być przez to problematycznie, ale chcę sprawdzić, jak to będzie działać z racji tego, że mogę. Czyli tutaj Linka i na pewno Darth Revana, który pewnie jest z nich najszybszy. A jednak Bastilla troszkę szybsza, ale to większego znaczenia nie ma, bo speedy podobne. Okej, na pewno tak. Coś nie wygląda to najlepiej. Oku. I zmieciony. Okej. Za dużo damage'a tam druga strona miała. I chyba to przede wszystkim przeważyło, że nie dałem rady.
Znaczyż nie ma tutaj na tym Marauderze jakichś super modów. Jakbym linkę dał na Bastille Champollion, też by nie siadło, czyli no, na przyszłość Eternal na takie coś nie zadziała. Z racji tego, że no muszę linkę dać w złą postać, w tą, którą nie chcę. To raz, i ult się wolno nabija, tutaj nawet chyba połowy ultimate'a jeszcze nie było. Ale wystarczyło im też damage'a na to, żeby mnie zdjąć. Ciekawe, czy linkę jak bym dał w Marauder'a, to coś by pomogło. No nieważne. Wiem, że i tak już przegrana jest, także nie ma co. Zastanawiam się, gdzie Malaka zagrać, na Padme czy na klony. Ach, spróbuję sobie na klony. I zobaczę, co z tego wyjdzie. Bo Padme wiem, że bez problemu Malak to zjada, a z tą Shakti to może, może czasu braknąć. Może tak. No niezły ten hit był w Fivesa. Wow. Dobra, Fivesa już nie ma. Teraz będę atakować w Shakti. A, no niewiele zabrakło, żeby mnie Rex zdjął. Czasu jeszcze jest dużo. No, tylko jak będą takie misy, to może mi trochę życia zabraknąć. Zdążyli mnie zdjąć. Nie spodziewałem się tego nawet, powiem szczerze. Rex. Aż bardzo szybki Rex. 309 speeda. Shakti. O, też ma przeslajsowane mody. No dlatego temu gościowi tak dobrze idzie. Niby takie średnie teamy, ale ma na nich bardzo dobre mody założone. No zresztą Ark Trooper. Popatrzcie sobie na Ark Troopera. Świetnie to wygląda. O, Echo już akurat słabiej, ale damage ma bardzo dużo i ten damage zjadł mojego Malaka. No, ciekawie. Trochę mnie, powiedzmy, że to nauczy. Fives wypakowany mocno. Ale na przyszłość muszę dispel robić na Fivesie i atakować od razu Shakti, bo inaczej to nie pójdzie w takim teamie. Dobrze, bardzo dobrze mnie te walki dużo uczą. Okej, spróbujmy teraz tak. Zerknę tylko, jak ludzie na Padme grają. Jak ludzie na Padme grają z Frownem i Treją. To mnie najbardziej będzie interesować. Muszę sobie znaleźć, bo widzę, że ludzie dość rzadko takie coś grają. Bardzo rzadko, że nawet nie mogę znaleźć. Ciekawe. Jest. 93% wygranych na 73 walki. Imperator, Vader, Nylos, Sion, Treya. Dobra, sam taki team chcę spróbować. Seed. A, tylko co? Gdzie tu jest Fraun? Takim bez Frauna nie chcę grać. Ale gdzie widzę, całkiem sporo razy nawet wygrali. Ciekawa sprawa. A swoją drogą, może wam przełączę widok, żebyście też widzieli. To jest ciekawe, że CLS jest w stanie pokonać, może nie zawsze, bo 91% z komandera Sokontano, tą nową, ale jest się w stanie przebić, całkiem spoko. Tutaj jest Brown, ale za to bez Imperatora. Ale to takie coś ma sens. Tylko to jest... Aha, to jest przeciwko Baris.
bo tutaj Dimage'u się nie wklei za wiele. No nie ma takiego teamu, jaki ja bym chciał zagrać. To jest jakieś słabe. To jest takie sobie. To mnie ciekawi, ale szkoda trochę Vadera. Ale bez Frauna, tylko Isolation tutaj w Kenobiego i potem... Potem co, tego Anakina się wybija. Boję się, że takie coś timeout może zrobić, ale skoro mogę testować, to testujmy. Pewno Vader zacznie pierwszy, dostanie full tour meteru. Isolation w Kenobiego, a potem się zobaczy. Dobra, na pewno tak. No oczywiście ma Critical Hit Immunity, to mu nic nie zrobię pewnie, co? Okej, spróbujmy. No nie zdejmę Anakina. Co bym nie zrobił, to go nie zdejmę, bo mi brakuje teraz tur. Bo uderzę... Nie, dobra, moment. Tak. AOE. Jest 5, zobaczmy. 93. Troszkę, ale zabrakło. Teraz go padnę oczywiście, podleczy. Ach, stany mogły się lepiej, ale nie jest źle. Gorzej, że padnę teraz rękę podniesie. Chociaż... Może nie. No nie, nie mogła, bo Nylus zrobił swoje. Och, blisko. O, ładnie. Teraz padnę, nie lubimy. Na pewno masakra. Pytanie, czy tu basic wystarczy? Nie, troszeczkę, ale zabrakło. Ale to nie jest problemem dużym. Strzał. No, zabrakło trochę. Ładnie. Treja ma full protection, reszta niestety nie. I ile? 57 banerów. Nieźle. Nieźle. Z Fraunem myślę, że bym zrobił z 58-59 spokojnie. Ale to mi się podoba. Pytanie, co teraz robić? Co teraz walczyć? Co teraz testować? No to Seed Empire poza raid to niewiele, więc cokolwiek zrobi. Tu musiałbym pewnie Seed Empire rzucić. Szkoda, że nie będę miał raid dalej, bo jeżeli wystawił stylu Jedi Mastera Kenobiego, to niewiele sobie będę w stanie potestować. Obstawiam, że z tyłu z jedną legendę wystawił. Chyba z Jedi Masterem bym zagrał. Nie będę miał wtedy Jedi Knight Luke'a. A to mi się nie podoba. Gaz niewiele zdziała. Bo nie mam pełnego składu. Seed Empire Mirror nie da rady, bo oni zaczną pierwsi. I jeszcze mają Malaka, ja nie mam. Tylko mogą mieć cooldowny. No ale to i tak jest Seed Empire Trooper, za którym będę schowany i tyle. Co na Shakti z klonami? Nie ma już Fivesa. Shakti ledwo stoi. Ale ma dobrze klony zmodowane. Geonozjanie przeszli mi przez myśl. Imperial Troopersi nie ze względu na kontry.
Moi Imperial Troopersi są za słabi, żeby Modern Warfare'a atakować. A spróbuję sobie Seed Empire. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Zależy wszystko pewnie od tego, jak mają cooldown, bo jak Bastila mi Pirem zarzuci albo Revan, to jestem zrobiony na szaro. No trochę jestem na szaro zrobiony. Wow, ale hit, 140 tysięcy od Marudera, który nie ma jeszcze przeslajsowanych modów. A, dobra. Whatever, nie przejdę tego, nie chcę mi się męczyć. Znaczy, przejdę, Ray mogę rzucić i tyle. A, ale chciałbym Ray zachować, więc... Whatever z tym polem. Ciekawe. Jak Seed Empire z Newtem by sobie poradzili. A, no tak. Muszę pamiętać o jednym. By mieć immunity na Django i ktoś już miał timeout przez to, bo patrzyłem przecież ostatnio. Więc Imperial Troopersi tutaj są bez sensu. To by przejedli bez problemów. Night Sisterki są za słabe, żeby je trenować. A. Nie wiem, czy mi się w ogóle tutaj... Czy jest... O, dobra, więc przetrenuję. Geonosian. Tak. Dobra. Zobaczmy. Geonosianie, czy będą coś tu w stanie zrobić? O, Daka najszybsza. I szybsza niż nawet Spiritka. No co prawda gear 11, no ale jednak. Początek jest co najmniej słaby. Najpierw tutaj. Dobry pierwszy hit był. Sporo plagi. Dalej w Talzin, drugi raz spadła. Tutaj na pewno chcę oczko zdjąć. Tylko najgorsze, że Brudalfa się nie ruszył w ogóle. Bo jakby tu były mocne Night Sistery, to prawdopodobnie już moje geo by leżeli. No i kolejny raz Brud w stunie. Ale plagi się narzuciło tu strasznie dużo. A Brud dalej w stanie. Najgorsza sytuacja, jaka może być. Bo na mocniejsze Night Sistery już by moje go na pewno leżały. Jeszcze jak spadł któryś z tyłu. No nie, moje geo są za słabe na teamy Night Sister. Jakbym miały giry 12, to już bym... Ale trochę też pecha, bo Brud Alpha był w stanie dopiero teraz by coś podleczyć, a to jest za mało. O, kolejny spad. Nawet na takie Night Sistery chyba zaraz popadają moje geonozjanie. No, ledwo, ale chyba to doprowadzę jakoś do końca. O, i kolejny stan na Brudalty. Po 3000 biję w tą asa, żeby teraz... Takie hity to nic nie pomagają. Wreszcie jakieś kryty weszły. Mocniejsze. Kurczę, za mało crit często coś mam
Mój spa jest strasznie rzadko ma kryte. Muszę mu modę pozmieniać na kryt częst, bo słabo. 5-1 planerów też. To nie jest dobry wynik. Dobra, tyle. Nie będę tu nic więcej grał, bo i tak mam Kyber, a nie widzę tutaj nic fajnego do testowania. Dlatego Newta to coś innego niż Imperial Troopers. Tutaj Imperial Troopers za 60 by zrobili. Na pewno jakbym się nie bawił, to bym spokojnie to mocniejszymi teamami, jakąś legendę raczej bym albo Mirror od razu rzucił na Seed Empire. Tylko kwestia modów, czy Bastila i Revan byliby szybsi ode mnie. A wiadomo, na drugi raz nie poszło, bo Malaka nie miałem i oni mieli oczywiście więcej turmeteru. Więc dobra, na 100% to jest przegrana, gość przejdzie pewnie wszystko na raz i tyle. No zaraz zobaczymy, jak mu pójdzie. Ja już więcej nie gram, bo nie widzę fajnych możliwości do testów. A te, które zrobiłem, na pewno dały trochę nauki i Malaka trzeba używać albo inaczej, albo nie mogą mieć po prostu klony z Shakti tak dobrych modów, bo gość ma za dobre mody na nich ustawione i przez to nie poszło. Fajne, za to Treya z Vaderem poszły na tą Padmę, chociaż tutaj też team jest dość słaby, jakby tutaj była Ahsoka, Tano i Commander Ahsoka Tano, to by mogło być już dużo trudniej, ale to nic. W każdym razie zaraz zobaczymy, jak pójdzie przeciwnikowi. Ja tu już nic nie gram, bo o nic już i tak nie gram. Także zaraz zobaczymy, jaki będzie jego wynik końcowy. Przeciwnik oczywiście grał i wyczyścił wszystko. 2477 i zagrał na dwa razy z Akbarem. Podejrzewam, że po prostu trenował coś, jak zadziała, niż że jakaś wtopa z jego strony, bo ewidentnie wyszedł i wszedł czymś na jakimś teamem następnym, bo reinforcements jest na zero, więc pobawił się troszeczkę też, bo cała reszta spadła na raz. No nic, ta ostatnia runda na pewno nie była ciekawa dla was, dla mnie był bardziej trening, ale w każdym razie kończę dywizję trzecią, bo teraz już będę w dywizji drugiej i całe szczęście jest Kyber. Także z niego jestem zadowolony. Miejsce już nie ma znaczenia, bo i tak top 100 nie ma szans, jak jakaś jest przegrana. Tak to wygląda. Więc na końcu stąd też tylko ta zabawa. I co? Następna pewnie będzie Grand Arena 3v3, a ja będę w dywizji drugiej. Także będzie bardzo dużo zmian. Jak pójdzie, to się zobaczy, ale wejście w tą nową Grand Arenę póki co szczęśliwe. A chociaż wiadomo, że trochę dzięki Jedi Masterowi Kenobiemu, który mi pomógł szczególnie w poprzedniej rundzie, bo przeciwnicy niespecjalnie sobie z nim dawali radę. Nic, mam nadzieję, że wam też dobrze poszło i jak najwięcej Kyber posiadacie, każdy z was, a jeżeli nie, to Aurodium i Chromium to też nie są złe rangi, tym bardziej, że przecież mamy wakacje w końcu. No nic, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że choć troszkę, pomimo słabej tej Grand Areny, coś wam ten filmik pomógł, a dajcie znać, jak wam poszło tym razem i w jakiej jesteście dywizji. No nic, do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.